Także, hej, cześć i siemaneczko, z tej strony Witrox i witam was w kolejnym odcinku oprowadzającym po naszej działeczce. Jest późna godzina, tak, moi domownicy wszyscy śpią, także będę musiał mówić trochę takim przyciszonym głosem, powiedzmy bliżej mikrofonu. Tak, no więc, jak widzicie, jesteśmy znowu na naszej działce. Jesteśmy na naszej działce, no i co? No i dużo się nie zmieniło, dzisiaj po prostu wam pokażę podziemia. Tak, znaczy dużo się nie zmieniło, no, widzieliście tam taki mały był cypelek, coś tam jest. No generalnie trochę budowaliśmy dzisiaj z Badem, tak, tutaj jeszcze mała dróżka powstała ostatnio do tej wieży, ale tak poza tym tutaj raczej się nic nie pozmieniało. W ogrodach może się trochę zmieniło, ale to są takie zmiany, które myślę pokażę już w następnym odcinku, jeśli chodzi o tą działkę, to będzie, mam nadzieję, już ostatni odcinek z tej działeczki, taki podsumowywujący już całość, powiedzmy, bo w sumie już niewiele zostało. Przykryć tą głową, zrobić tam wodę, drugi posąg. Aha, jeszcze została ten cypel tutaj do ogarnięcia. No, to zostało, tutaj trochę wody, to miejsce. No, trochę zostało, nie? Ale to myślę, że można to wszystko ująć w następnym odcinku. No, a dzisiaj po prostu pokażę wam podziemia, także moi drodzy, zejdźmy do podziemi, w sumie zejdziemy sobie tutaj, mamy ten wóz fajny taki, zejdziemy sobie tutaj, wejdziemy do ogrodu. Tak, jak widzicie tutaj ogrody. No i tutaj mamy takie wejście do podziemi, dość skryte powiedzmy, to jest takie wyjście, bardziej to jest wyjście właśnie z podziemi, takie awaryjne, dość stare, nieużywane przez nikogo, więc no. Także wchodzimy do podziemi, sobie tym starym wyjściem. No i tak to się prezentuje, już właśnie mamy taką kostkę inną i tak dalej, inne cegły, tutaj kamienie i tak dalej, kolumny. No to wszystko właśnie ma imitować takie podziemia, ta kolorystyka cała zmieniona. No i tak, mamy takie małe tutaj systemy jaskiń, żeby się mogło poczuć, żeby ktoś mógł się poczuć, jakby był w podziemiach, tak. Tak, więc lecimy dalej, tutaj mamy kolejne tunele, możemy sobie tu wejść. Jak widzicie takie, ups, aha, wskoczyłem do wody, która gdzieś tam płynie sobie. Takie tunele porobione tutaj, żeby można było poczuć, że serio tutaj te jaskinie są gdzieś tam. A tu, co tu jest? Co tu jest? Lol. Aha, to jest to miejsce, dobra. No okej, wszystko jasne. Tak, także zamknijmy sobie to. Może czymś bardziej przystępnym, jak na przykład półpłytka. O, także tak, no takie systemy jaskiń, jak widzicie, tutaj gdzieś się rozpościerają w te i we w te. Żeby było wiadomo, no, to do nikąd nie prowadzi, nie? Po prostu takie, o. Tylko, no, żeby było takie uczucie, że jednak jest się w tych jaskiniach i po prostu te tunele gdzieś tam się rozpościerają wszędzie, nie? Dobra, w każdym razie idąc na główną ścieżkę, wchodzimy do pierwszej głównej sali. Jest to taka sala, gdzie powiedzmy kiedyś, jak elfy tu jeszcze mieszkały, to bardziej zaufane elfy mogły schodzić tutaj po prostu na takie, powiedzmy, tajne posiadywanie, nie ma takiego słowa nawet, na takie obrady, jakieś ala msze, powiedzmy elfickie, czy coś w tym stylu, w takim właśnie miejscu. Także można tutaj, wiecie, sobie usiąść, czy coś pogadać z kimś, z jakimś elfem, czy ten. No, no i tutaj jest jakiś stół do czczenia ich jakiegoś boga kolejnego, nie wiem, tu ma jakieś skrzydła, czy coś, ale taki ptak to ma być, rysunek, powiedzmy, ptaka. W każdym razie, czy jakiś stwór latający, nie wiem. No, w każdym razie tak to się prezentuje, taka sala tutaj. No i mamy teraz tutaj dwoje schodów z jednej, twoje... Mamy parę schodów z jednej i z drugiej strony. No i one prowadzą do wejścia, powiedzmy. Tak, znaczy te schody w sumie nie wiemy, co jeszcze z nimi zrobić, bo tutaj jednak to jest trochę dalsze to wejście. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Pójdźmy sobie tutaj, zanim wejdziemy w to miejsce. Pójdziemy sobie tędy, tutaj do góry. I teraz tak, tutaj mamy to wejście. Powinien być tu obraz, którego nie ma, ale nieważne. Tak, no i mamy takie oto wejście, są tu jakieś te trumny elfickie, powiedzmy, z urnami i tak dalej. Tak, tu było sprzątane, jak widzicie, no, popiały elfickie, inne takie rzeczy, byli pochowani tutaj kapłani i bardziej zaufani
członkowie wiary. Także tak to wygląda. Jesteśmy po jednej stronie. Tutaj zrobiłem kiedyś wejścia, bo była możliwość, że tutaj mogło się zrobić zejście, ale jednak nie. No i tak to wygląda. Są tutaj schody, które prowadzą do tego głównego drzewa tutaj w świątyni, jak widzicie. Więc chcieliśmy zrobić też takie schody z drugiej strony. W ogóle się ciężko schodzi, nie wiem czemu. Taki sam pokój, odwzorowane to wszystko, nie? Ale jak widzicie, tu może sobie zejdę, bo tu jest chyba zejście zrobione, o właśnie. Tutaj mniej więcej chcieliśmy to odwzorować, ale jak widzicie, no trochę jest to za bardzo oddalone od tego miejsca, więc no nie wypaliło to tak do końca. Także nie wiem, coś trzeba będzie nad tym jeszcze pomyśleć. No a póki co, przejdźmy do pierwszego ołtarza, który tutaj jest. Tutaj w ogóle po drugiej stronie jest to samo praktycznie, jak widzicie. Nic dodać, nic ująć, identico. No, no i teraz bramy. Bramy otwarte. Generalnie jest to, powiedzmy, taki bardziej zabezpieczony ołtarz, gdzie tam są takie też ukryte, tajemne jakieś, nie wiem, moce, coś takiego. No, nie wiem, czy oglądaliście wszyscy Lord of the Rings, ale był tam motyw taki, że raz jak byli chyba w... Gdzie oni byli wtedy? W Górach Mglistych chyba? Gandalf poszedł do jakiegoś grobowca, takiego jakiegoś złego człowieka, czy coś, czarnoksiężnika. No i wszedł do grobowca i właśnie przechodził przez taki most kamienny, jak widzicie tutaj. Mamy taki most kamienny. Przechodził przez taki most kamienny, żeby dostać się gdzieś tam do jakichś krypt, grobowcy, innych takich grobowców i innych takich rzeczy. No i wszystko to było mocno zabezpieczone. Mniej więcej takie coś tutaj na tym się w miarę wzorowałem, jak to robiliśmy. No. No i tak to tutaj się prezentuje, jak widzicie. Jakieś korzenie gdzieś z góry schodzą. Tak, no i tutaj wiadomo, jakaś niby woda święcona przed wejściem, żeby jakoś się obmyć, zanim się wejdzie do świętego miejsca. No i teraz wiadomo, dachy szpiczaste jak na elfy przystało. Tutaj jakieś małe wzorki w ścianach. Why not? Nie? Dla urozmaicenia. Myślę, że spoko to wygląda. No tutaj widzicie, całkowicie inny klimat jest w tych podziemiach niż było u góry. Tak, także mamy tutaj generalnie różne. Jest ołtarzyk, gdzie są księgi, jakieś ofiary. Tutaj dużo świeczek, pochodni i innych takich, jako, wiecie, miejsce ofiarne. Tak, tutaj jest kolejny palantir, tak jak był wcześniej w wieży maga. No i ten palantir, powiedzmy, tutaj pełni rolę takiej magicznej kuli, powiedzmy, nie palantiru, ale czegoś w tym stylu. Tak, no i oczywiście tutaj kolejny dach elficki mocno. Tak, sam go robiłem, dość było ciężko jakoś ogarnąć tutaj, żeby był taki mocno szpiczasty, ale dał radę. Jeszcze robiliśmy to na starej działce, gdzie tam nad nim praktycznie nie było miejsca, bo już była powierzchnia, ale daliśmy radę. No, jak widzicie, tutaj w ogóle mamy kanion podziemny, który zrobiliśmy. On póki co jest brzydki, bo jest w ogóle nieuformowany, ale będzie w całości uformowany kiedyś. Kiedyś. Tak. No, także pokażemy go wam, znaczy ja wam go pokażę w kolejnym odcinku. Tak. A póki co lecimy tunelami, jak widzicie, do kolejnych partii tego podziemia. Więc tutaj taki prowizoryczny mały mostek nad rzeczką, która gdzieś tu płynie, jakiś taki podziemny strumyk zrobiliśmy. No, no i tu już wchodzimy na normalną ścieżkę, która sobie gdzieś tam schodzi. Tu w ogóle to jest... Dobra, nie schodzę tam jeszcze w sumie, bo tak poszedłem od razu. Będzie trzeba to poprawić. To od razu sobie tu postawię. To. Pyk. Także to trzeba będzie poprawić. Sobie schowam. No, no i mamy tutaj systemy jaskiń, które prowadzą sobie gdzieś tutaj na dół i na most do dalszych terenów, jak widzicie tutaj. Myślę, że spoko wygląda takie przejście tutaj, czaszka i w ogóle. No i ten most sobie tu idzie, jak widzicie, nad tym tutaj kanionem. Z jednej, z drugiej strony tam jest jakaś dalsza część, chociaż nie wiem, czy to zostanie w sumie ta platforma. Bo szczerze nie jestem przekonany do tego i nie wiem do końca, co tam zrobić. No, ale to się zobaczy. W każdym razie mamy tutaj zawalony jeden korytarz, znaczy jedno zejście na dół. No i mamy drugie zejście na dół, które możemy iść. Więc pierwsze co, pójdźmy tutaj w prawo. Tam jest dalsze partie są. A właśnie, bo jeszcze tutaj mamy takie miejsce ciekawe. Jak widzicie, spuszczone są, no rzecz jasna, sufit musi być.
No i spuszczone są tutaj na łańcuchach pochodnie takie. Powiedzmy, jak zejdziemy niżej, to ja tam sobie wskoczę do środka, wam to pokażę bardziej. A póki co zejdźmy tutaj sobie na dół. Jak widzicie, kolejne jakieś wzory na ścianach. No, to takie dla urozmaicenia są mocno. Wszędzie, pododawane praktycznie. Kolejne takie jakieś sufity, tutaj zawalone rzeczy na korytarz. Jest, tak, no i tutaj taki korytarz, sala też kolejnych grobowców. To już takie porządne grobowce są właśnie z artefaktami jakimiś pochowanymi tutaj. Mam jakąś, jak widzicie, mam jakąś skrzynkę z czymś, ofiarę przy niej. Tutaj mam jakiś magiczny topór czy coś, nie wiem, bitewny. Tutaj tu jest sprzątane, dlatego jest otwarta tutaj. No, ale tu jakaś magiczna księga i jak widzicie, jakaś skrzynia też tajemna. Także takie artefakty. Tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma, zgaszone światło, jak widzicie, nieużywany grobowiec, pajęczyny. No, także w każdym coś innego chcieliśmy umieścić. Tutaj jakieś złote smocze jajo, nie wiem, czy dzwon jakiś święty, czy inne takie rzeczy. Tu jeszcze jakiś wazon, też inne takie ciekawe, no artefakty, nie? Sala artefaktów. No i na końcu drzwi, które prowadzą donikąd, ale rzecz jasna są stworzone takie mosiężne drzwi, żeby niby było, że za nimi jest coś porządnego i w ogóle jakieś tajemne sekrety, ale nie ma nic, póki co. W sensie, no, raczej nie będą otwierane nigdy, nie będziemy tam nic robić, ale taki pomysł czegoś za tym jest, myślę, bardzo ciekawy. No i teraz tak, mamy tu zejście na dół, pójdziemy tam zaraz, bo tam jest główna część podziemi w sumie. Póki co przejdźmy się jeszcze tu, a właśnie, miałem wam pokazać jeszcze to. Tu jest większe okno. No i jak widzicie, mamy tutaj takie, o, mi się strasznie to podoba, nie? Ten niebieski kolor tutaj jeszcze z tymi wzorkami fajnie tutaj z tą zielenią współgra. Także mamy tutaj taki zakątek, jak widzicie, krata, gdzieś tam coś jest na dole, będziemy tam schodzić. Tak, no i sufit, rzecz jasna, balkoniki, fajna sprawa. Dobra, tu mamy czaszkę, zawalone wszystko. To jest stary tunel, powiedzmy, który jeden z pierwszych zaczął się zawalać. Także tak on się prezentuje, jak widzicie. Więc sobie wejdziemy. Why not? Mamy trochę wody, trochę podtopiony jest ten nasz tunel, jak widzicie. Jakieś tutaj zwisają korzenie i na takie jedna lampa. No i idąc dalej mamy właśnie to zejście na dół, na tą platformę. Tutaj. No i tutaj to już nigdzie nie prowadzi, tam mamy wyjście gdzieś na zewnątrz, jakieś światło jest od plaży. No a tutaj mamy schody. Schody do części, która jest główną częścią podziemi, do której będziemy iść. No i tajemne rzeczy, które jeszcze będą w przyszłości pokazywane. Teraz tak, tutaj te schody prowadzą do sali, która pierwotnie miała być tutaj budowana, ale została porzucona. Zaraz zobaczycie, gdzie ta partia została przeniesiona. Dokładnie zapamiętajcie sobie, powiedzmy, ten kształt, nie? Taki wystający i schody po dwóch stronach. To wam potem pokażę, gdzie to zostało przeniesione i lekko przerobione. Także możecie sobie tutaj jeszcze popatrzeć chwilę, jak to wygląda tutaj. No i zaraz zobaczycie też, jak żeśmy to my przebudowali potem. No a teraz lecimy sobie jeszcze na górę. Zaraz wam pokażę, bo nie wiem, czy w pierwszym odcinku to pokazywałem z naszych świątyń tutaj, ale w tym miejscu było takie jedno miejsce, powiedzmy, z plaży, mogło się wejść na górę i była tam jaskinia, która prowadziła donikąd. No i teraz właśnie idziemy do tej jaskini. Mianowicie jaskinia prowadzi do tych podziemi, jest to takie ukryte też wyjście ewakuacyjne dla elfów przez ten stary tunel właśnie, także możemy iść sobie tutaj do góry. Jest to w ogóle trochę jasno. Jakieś prześwity muszą być, czy coś, nie wiem. Ale mamy taki taki tunel tutaj, właśnie zarośnięty mocno. No i idziemy sobie dalej, rzecz jasna. Tu trzeba się mocno poprzeciskać, szczerze, żeby tędy przejść. Jak widzicie, mocno zielony jest taki tunelik. No i możemy sobie tutaj wyjść. No i tu już mamy otwarte wrota, proszę bardzo, do tego miejsca przy plaży. Także jesteśmy tutaj, gdzie mniej więcej w pierwszym odcinku chyba pokazywałem. Tutaj można sobie wejść z plaży, z tej jaskini piratów czy scavengersów, nie wiem. No, ale jest tutaj ta plaża. Jesteśmy na naszej mapie. Dalej. Jak sobie tu wskoczycie, nie? Proszę bardzo, pięknie, ładnie wszystko. Można sobie pójść właśnie do tej jaskini.
i dostać się gdzieś do tych tuneli. No i można też pójść sobie rzecz jasna tędy do góry. O, cyk, 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 cyk. Tak, można sobie pójść tędy do góry i tutaj dojść bezproblemowo do tego miejsca. Tak. No. Dobrze, że tutaj w sumie mało widać, bo tam zaczęliśmy robić tereny, jak widzicie, jakieś rzeczy są porobione. To jakaś skała. Tutaj to wreszcie jest skończone, także... No, sporo żeśmy dzisiaj zbudowali w sumie z Badem. Ale to wszystko będę wam pokazywać na kolejnym odcinku, jak już cała działka będzie skończona. Bo w sumie to już będzie taki przelot, bo no niewiele w sumie zostało, żeby tak pokazywać, także na kolejny odcinek rzecz jasna trochę poczekacie, że możecie, nie wiem, odwiedzać live, jak będziemy budować czy coś, ale na kolejny odcinek myślę, że poczekacie sporo, bo jednak, żeby uzbierać na kolejny odcinek, to trzeba będzie skończyć tą działkę, więc po prostu będzie trzeba trochę poczekać. No, a póki co lecimy do głównej partii podziemi, tak. No i tutaj mamy jakieś, nie wiem, księgi, inne takie rzeczy, jest ławeczka, można sobie usiąść, poczekać. Tutaj siedzi pan odźwierny elf, znaczy siedział kiedyś, teraz to już nieczynny jest. Jeden elf tylko tu chodzi sobie od czasu do czasu. No i kiedyś siedział tu pan odźwierny, spisywał ludzi, którzy wchodzili tutaj do tego miejsca. Brał rzecz jasna opłaty i tak dalej od odwiedzających. No bo jednak to miejsce dla elfów jest najświętszym tutaj w tej całej świątyni. Rzecz jasna, skoro są to elfy, jak widzicie, jakieś takie dziwne wzory na ścianach znowu. Jednak skoro są to elfy, wszędzie porozrzucane są księgi, a jeśli są księgi, jest i biblioteka. Więc teraz zmierzamy właśnie do biblioteki, jak widzicie. Mamy tutaj kolejne jakieś wzory śmieszne, lampy takie śmieszne. Tak, no i tutaj czytelnia. Czytelnia pod tymi zaroślami, które wcześniej pokazywałem. Wygląda następująco, mamy cztery stoliki, jakieś krzesła. Na wzniesieniu. Myślę, że fajne, zaciszne miejsce powstało tutaj jak najbardziej. Dookoła jakieś zieleń trochę i tak dalej. No, to jest takie miejsce przejściowe, powiedzmy, prowadzące do głównej biblioteki, która jest tam. Główna podziemna biblioteka. Jak widzicie, jest ona gigantyczna. Ale zanim do niej przejdziemy, odwiedzimy sobie jeszcze salę konferencyjną, która jest tutaj. Mamy do niej trzy wejścia. No i sala konferencyjna prezentuje się następująco. Jak widzicie, mamy tutaj sufit fajnie wykończony, wszystko, jeden żyrandol wisi, drugi spadł, zaraz go wam pokażę, też fajny motyw w ogóle z takim spadniętym żyrandolem. No, spadniętym. Jakieś kolejne księgi, rzecz jasna, na stole mnóstwo rzeczy, przeróżnych rzeczy, książek, map, zapisków, broń, nawet jest jakieś pieniądze, tutaj waga, wszystko jest. Globus, no i tutaj ten żyrandol, rzecz jasna, który opadł i tutaj ma swój łańcuch. Jak widzicie, wszystko jest. Tak, no i rzecz jasna, krzesła podsuwane. Kiedyś to była taka sala konferencyjna, teraz to jest już przeszłość. Teraz nikt z tego miejsca nie korzysta. Tutaj mniej więcej się pali jeszcze latarnia, bo wiecie, no, ten elf odwiedza tutaj co jakiś czas, zapala tutaj to niektóre rzeczy, nie? Żeby tam mniej więcej rozświetlać to miejsce. Mniej więcej jeszcze jakoś trzymać je w porządku, żeby, no widzicie, dużo pajęczyń już powstało, no ale cóż, nie wszystko da się utrzymać w porządku, kiedy ma się tak duży obszar do utrzymania w pojedynkę. Ale to jeden elf w miarę daje radę. Jak widzicie, całe ma ręce roboty, ale daje radę. No i teraz już wchodzimy do głównej części naszego zwiedzania podziemi, czyli do elfickiej, podziemnej, gigantycznej biblioteki. Tak. Także mamy tutaj takie wejście fajne, jak widzicie, trzy obręcze. Nie wiem, co ma to symbolizować, ale takie coś wpadłem na... Nie wiem, zrobiłem i w ogóle. Tak. Tam coś jest. Tam żeśmy budowali w ogóle wszystko, ale to wam pokażę w następnym odcinku. Bardzo mi się podoba tamta miejscówka w ogóle. Strasznie się ją jaram. Nawet nie wiem, czy nie będzie moja jedna z moich ulubionych na tej mapie, bo już mam jedną ulubioną póki co, to jest ta przewalona wieża. Ale tak, myślę, że tamta będzie razem z nią na pierwszym miejscu. No i wchodzimy, mamy tu jakieś księgi, rzecz jasna, stoliki i wielkie żyrandole, wielkie łuki, jak widzicie, masakra. Ale te łuki to jest nic, bo tam są jeszcze kolejne łuki wyższe, tylko ich nie widzicie, bo jest tak ciemno.
No, no i teraz tak, mamy schody w dół. Zanim pójdziemy w dół, to sobie jeszcze tu pochodzimy. Jak widzicie, to jest kolosalne, monumentalne, kolosalne. No, zapiera dech w piersiach, nie? Tutaj jeszcze nic nie jest zrobione, rzecz jasna. To wszystko trzeba tu jeszcze ogarnąć, dlatego następny odcinek będzie odcinkiem końcowym, powiedzmy, gdzie działka będzie już skończona i przylecimy tutaj w te wszystkie miejsca jeszcze pooglądać to, co się pozmieniało, to, co dobudowaliśmy. Także będzie to taki troszkę dłuższy odcinek przelotowy po całej działce. Poza tym, że pokażemy, co doszło nowego. Także myślę, że warto będzie czekać na niego. No, a teraz tak, przejdźmy się tutaj. Mamy co jakiś czas takie właśnie miejsce, gdzie można sobie usiąść, poczytać. Tutaj też są na tych oparciach. Nie oparciach. Na tych barierach. Barierkach. W sumie barierach, bo takie kamienne mosiężne, nie? Ale są książki, co jakiś czas ławeczki, tutaj stoliki kolejne. Każda biblioteka w ogóle wygląda inaczej, jak widzicie. Tutaj tak, tutaj tak, tu jeszcze inaczej. Także no idziesz i się nie nudzisz, nie? Co jakiś czas ławeczki, taki tutaj motyw szarej ściany, której używaliśmy w większości miejsc tutaj. Tu te ściany nie są jeszcze zrobione, ale sufity natomiast są, jak widzicie. Bat tu fajnie zrobił sufit, taki kamienny, właśnie, podziemny, daje fajny klimat. No, no i idąc dalej, tutaj mamy róg. Ten róg bardzo ciężko było zrobić generalnie, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Ale tu będzie taka kopuła kolejna. No, no i idąc dalej, mamy tutaj główną ścianę. Ja przełączę, pozwolę sobie przełączyć shaderki. Aha, mam w ogóle na Moody. Czy to coś zmieni? Chyba nie, no może troszkę. W każdym razie pozwolę sobie przełączyć shaderki. Done. Teraz zobaczycie, mniej więcej mam nadzieję, zobaczycie tą ścianę. Jak widzicie, jest to ściana. Tak się zastanawiam, czy nie dać tutaj invisible light wszędzie. Okej. No i powiedzmy, że ten będzie świecić, ten taki żółty coś, fragment. No, także jak widzicie, tak to wygląda, cały ten wzór na ścianie. To jest taka ściana wykończeniowa, końcowa. Też myślałem nad nią trochę, jak tu te wzorki wszystkie dołożyć, ukończyć w ogóle, pięknie, ładnie. No i ostatecznie wyszło coś takiego, myślę, że to ciekawa sprawa. Więc jak widzicie, teraz te łuki tutaj wszędzie są. To będzie wszystko jeszcze kończone, te ściany. Tutaj mniej więcej powiedzmy zrobiłem jedną ścianę, ale to taki szkic, który będzie jeszcze potem dokończany, rzecz jasna. Także tak to wygląda. No i teraz już myślę, że mogę zmienić te shaderki. Zlecimy sobie na dół. Options, video settings. Zmienimy sobie z powrotem. Ok. No, teraz to jakoś wygląda, w sumie coś widać, także fajnie. No, no i możemy lecieć w takim razie dalej. No, druga strona niczym się nie różni, powiedzmy, bo jest przekopiowana. Także tak samo wszystko się prezentuje tutaj. No, tu jest rzecz jasna nieskończone. No i teraz lecimy schodami sobie już na dół. Tutaj niefajne światło jest. Polecimy, w sumie, dobra. Polecimy tędy, bo tutaj jest przynajmniej to skończone. Czemu tu jest takie światło, to nie mam pojęcia, naprawdę. O, nie. Jest git? Jest git. No, także tutaj był inny obraz. Tu był znacznie inny obraz, ale mam nałożony overlay na teksturpaka z Artacrafta, więc tak to tutaj teraz wygląda. Powinno być co innego, ale whatever. No i lecąc dalej, mamy tutaj właśnie zejście, jeszcze sufit nie jest skończony tutaj, ale będzie skończony, dlatego jeszcze tu będziemy wracać. No i takie widzicie wykończenie tutaj. No i teraz jesteśmy w tym miejscu, o którym wam mówiłem, żebyście sobie zapamiętali, jak to wygląda. Trochę zostało to zmienione mocno, ale tak to się tu prezentuje. Myślę, że wyszło o wiele lepiej i myślę, że miejsce jest o wiele dogodniejsze tutaj ostatecznie. Po zejściu na dół, może zejdziemy tędy, po zejściu na dół, jak widzicie, mamy tutaj takie jakieś, no, wykończoną ścianę i niewykończoną u góry, ale takie biblioteczki, powiedzmy, ze stołami wszędzie, każdy stół jest inny, zauważcie, każdy stół się różni,
krzesłami i generalnie rzeczami na stole, ułożeniem i tak dalej. Także każdy stół wygląda trochę inaczej. No, żeby nie było nudno. Także tak to się prezentuje. No i mamy takie właśnie tutaj łuczki. Zauważcie, że te żyrandole nie są na jednym poziomie. Jest takie złudzenie, że mogą być na jednym, a nie muszą. Także niby z dołu wygląda, jakby były na jednym poziomie, ale jednak tak naprawdę nie są. No, ale ten ostatni na przykład też jest wyżej od poprzedniego, także tak to wygląda. Myślę, że fajna sprawa z takim złudzeniem. To są takie małe detale, na które ja zwracam uwagę, a mało kto zwraca. Zapewne, ale no cóż, bywa. I teraz jeszcze taka sprawa, tutaj są takie fajne przejścia dwa zrobione, takie łuczki. To jest wzięte, moi drodzy, z gry Styx. Styx Master of Shadows głównie. Jest, jeszcze była druga część Shards of Darkness, ale to było właśnie z Master of Shadows. W obie grałem w sumie, bardzo świetne gierki, jeśli ktoś lubi jakieś skradanki. I w klimatach właśnie elfy, gobliny, czy steampunk, no. Czy jakieś mocne fantazy. No i teraz tak. Co chciałem, to właśnie w tym Styxie był taki chapter, gdzie było się w bibliotece chyba elfickiej nawet. Ale to była taka malutka biblioteka, gdzieś tam się chodziło po takich korytarzykach właśnie. I to były takie ciasne miejsca, powiedzmy, gdzie się przeskradywało przez takie łuczki. Tu się wchodziło w jakąś wnękę małą czy coś w ścianie. Także po prostu wziąłem to z tego chapteru, jakoś tak mi się przypomniało, że kiedyś właśnie grałem w to i pamiętam, że była taka miejscówka i myślałem, że będzie to fajnie wyglądać, takie przejście. No i ostatecznie po paru próbach, bo wcześniej inaczej to chciałem zrobić, Bad chciał jeszcze inaczej w ogóle i my się nie zgadzaliśmy między sobą, więc ostatecznie wyszło coś takiego i myślę, że jest to bardzo zadowalający efekt. No. I co? I to jest chyba tyle, moi drodzy. Myślę, że to jest tyle, jeśli chodzi o podziemia. Mamy te fajne bookshelfy tutaj. Bardzo mi się podobają, jak one wyszły ostatecznie. No. Jak widzicie. Przekopiowane, rzecz jasna. To jest tyle, moi drodzy, chyba, jeśli chodzi o podziemia. Nie wiem, ile w sumie wyszedł ten odcinek. Ale jakoś mega długi nie będzie. No, ale to są właśnie te podziemia. Nie wiem w sumie, czy... Wiecie co? Dobra, odcinek nie wyszedł jakiś taki długi, także jeszcze pokażę wam mniej więcej na szybko, co żeśmy zrobili dzisiaj z Badem. Tak offline, bez live'a, także jeśli ktoś wytrzymał do tego momentu, to może napisać w komentarzu, nie wiem, orki. O, jak napiszę orki, to ten. Będę wiedział, że wytrzymał do tego momentu i że będzie wiedział, co się kroi. Tak, tak, bo moi drodzy, zrobiliśmy tutaj orków. Mianowicie wpadliśmy na pomysł, że będzie to dobry motyw, powiedzmy, na to, że elfy musiały się wysiedlić z tych ziem, zostawiając tylko jednego elfa przy życiu tutaj w tym miejscu, żeby trzymał to wszystko w kupie. Więc mamy teraz tak, mamy maga, elfa maga, który jest w wieży i tutaj pilnuje porządku nad tym miejscem też, powiedzmy, ale jest takim samotnikiem, też pilnuje tej latarni, która też jest tam. Mamy tego całego gajowego, który tutaj mieszka w tej przewalonej wieży sobie. Tu w ogóle możemy zapalić ognisko. Mamy tego gajowego. No i teraz, no i mamy tego elfa, nie? Dodatkowo mieszkają jeszcze na dole sobie jacyś ci scavengersi tutaj na plaży. I dodatkowo będziemy mieli jeszcze piratów. Tak, będziemy mieli jeszcze piratów i będziemy mieli jeszcze strażników przy bramie do orków. Także do ziem orków. Także teraz idziemy na ziemię orków właśnie. Wchodzimy sobie tutaj. Jak widzicie, tu mamy już skały. Także to są pierwsze oznaki takich ziem orków. A jesteśmy w naszym ogrodzie pięknym. Wchodzimy sobie tutaj po schodkach. Wszystko pięknie, ładnie, wykończone. Jak widzicie, tu już mamy pierwsze oznaki ziem orków. No i teraz jak sobie wejdziemy tutaj... To jest wszystko, że czas na wykończone, jak widzicie. Nareszcie. No, tutaj mamy jeszcze małe jeziorko, ale możemy sobie tutaj wejść. Rzecz jasna, tutaj było to miejsce do mycia ubrań. Wchodzimy wyżej, mamy mostek, który prowadzi do wieży maga.
Ścieżka nie jest jeszcze skończona, ale będzie niedługo. Mamy tutaj tą rzeczkę. Teraz sobie tu ciasnym przejściem przechodzimy obok. No i mamy takie mocno zarośnięte przejście właśnie na ziemię orków. No i to jest ten overlay, o którym mówiłem. Czy to nie jest piękne? No, po prostu... Nie wiem, co tu pisze, jakiś coś tam forest chyba. Ale wygląda to jak ork, także... Zrobiliśmy coś takiego, nie? Że czesna czerwona flaga. No i mamy takie wejście na ziemię orków, tutaj taka brama, powiedzmy coś w stylu jak w Kotiku, też była taka brama na ziemię orków, stali tutaj strażnicy, chcieli od ciebie bryły rudy, jak chciałeś przejść i tak dalej, nie? No, także wchodzimy tutaj, że czesna ta ziemia jest jeszcze do poprawienia, żeby była mniej płaska, ale tak wygląda droga na ziemię orków, jak widzicie jest ona tutaj następująca. No i zrobiliśmy wreszcie ten wodospad, o którym była mowa. Już jakiś czas temu. Także tutaj jest póki co tak to wygląda. Mamy skały, które nie są jeszcze skończone. Mamy tutaj te silosy skalne, powiedzmy, które są skończone. No i jest przejście. Tutaj w ogóle są barier bloki dookoła. I jest taka otwarta, powiedzmy, brama dzięki magii, rzecz jasna, przez którą można przepłynąć, znaczy statkiem właśnie do tego portu, gdzie będą mieszkali tutaj piraci, nie? Także to właśnie robiliśmy przez ten cały czas dzisiaj. Robiliśmy właśnie te skały tutaj, robiliśmy tą jaskinię i tak dalej, jak widzicie. Także tutaj jeszcze nam zostało do zrobienia wody. Potem te wody będą wpływać wodospadem sobie do tego kanionu i płynąć gdzieś tam na samym dole taką rzeką. I tutaj zrobimy ten kanion fajnie. Także tu będzie w ogóle epicko wyglądać. Takie są plany. No i tutaj będą domy od tych wszystkich piratów, nie? Jakiś stateczek, który będzie tu wpływał. Jak się uda zrobić go tak na skos, by było super, ale jak nie, zrobimy tutaj tak wzdłuż, na płasko, taki wpływający, powiedzmy. No, i teraz jeszcze jedna rzecz. Mamy te ziemię orków, mamy tutaj bajorko. Jak widzicie, wykończone wszystko. Mamy te skały tutaj. To też jest rzecz, którą właśnie dzisiaj robiliśmy. Takie skały. Tutaj prowadzą na dół. No i mamy wejście do naszej świątyni. Mamy wejście, które nie jest skończone, rzecz jasna, ale zaczęliśmy je robić. Tutaj powiedzmy jakieś takie tereny też porobiłem w miarę. O, to skończyłem jeszcze. Wczoraj chyba. Tak, wczoraj, czyli w sumie przedwczoraj, wyrzucę to jutro, jak nagrywam, bo nagrywam we wtorek, a wrzucę w środę. O, tak, no i mamy tutaj takie przejście fajne, jak widzicie, sobie, o. Mamy takie balkony też duże, ze strychu zrobione. No i tutaj mamy jeszcze te wieże, takie trzy, ale no nie wiem, chyba będziemy je usuwać z tego, co myślę. Co tam gadaliśmy i zostawimy tą wersję taką czystą, powiedzmy, tej ściany takiej solidnej. No, bo to widzicie, te wieże to mocno zasłaniają wszystko i coś wydaje takie niepotrzebne mocno. No, a to jest takie eleganckie, mocno zamkowe wręcz. No i jeszcze musimy to wejście tak jakoś fajnie wykończyć, żeby było wszystko git, no, ale nad tym generalnie pracowaliśmy. Tutaj jeszcze przęsła mostu, wam pokażę, bo Bad tutaj robił. Tak to wygląda. Myślę, że też most fajnie wyszedł. Ten pomysł z lampkami jeszcze, czy tam lampkami, no. No, lampionami takimi elfickimi, co nie, zwisającymi spod mostu. Też jest fajne, moim zdaniem. No i to w sumie tyle, co żeśmy robili przez ten cały czas, jak widzicie. Ogrody wreszcie skończone, elfickie. Ziemię orków zaczynamy robić. No, ta działka po prostu ma taki teren wspaniały, że aż się prosi, żeby ją powiększyć gdzieś w tą stronę i zacząć robić te ziemię orków, wszystko, coś tam dalej ciągnąć ten teren i w ogóle robić taką jakąś fabułę tutaj, nie? Świat Kotika i inne takie. No. Także skoro to wszystko pokazałem, to nadszedł czas, żeby kończyć ten odcinek. Jak widzicie, tutaj mamy małe fragmenty, które też wymagają skończenia, które są niedokończone i które są do poprawy. Także to wszystko będziemy poprawiać, to wszystko będziemy jeszcze tutaj budować. Tu będziemy wszystko zabudowywać, ten las dookoła. Te schody gdzieś będą prowadzić, na pewno.
i co? No, schody gdzieś będą prowadzić, nie? Bo w sumie prowadzą w nicość, poza działkę. No, dlatego mamy takie wejście, ale generalnie nie będą się stykały z ziemiami orków, więc przynajmniej o to nie trzeba się martwić. No i z mojej strony to tyle. Także dzięki wielkie, że oglądaliście. Już mi się ziewa normalnie, bo jest po drugiej, jak to nagrywam. Ale nagrywam o takich późnych godzinach, bo w ciągu dnia jest ciężko, naprawdę ciężko, bo remont, wszystko, nie ma warunków do nagrywek. Dlatego dzięki jeszcze raz, że byliście. Do kolejnych materiałów, ja sobie zostanę przy wspaniałej wieży przewalonej, którą po prostu uwielbiam. Do kolejnych materiałów, trzymajcie się, na razie i cześć, yo! A jeszcze jedna sprawa. Jeśli dobrze pójdzie, to w czwartek będę robił live'a, ale już na Twitchu, także zapraszam do followowania naszego kanału na Twitchu, link w opisie. No, także to tyle. Pamiętajcie, piszcie orki, jak wytrzymaliście do tego momentu w komentarzach. No, to z mojej strony tyle. Trzymajcie się, hejos!